Dziękuję, Pauline, jeszcze raz, że jesteś ze mną. Tak, i proszę Państwa, spróbujemy przekartkować zeszyt ćwiczeń. Jak Państwo pamiętają, w podręczniku jest taki rozdział zerowy, on nie ma żadnego 1a, 1b, to jest po prostu cześć, pamiętasz mnie, jest dużą powtórką. W zeszycie ćwiczeń kontynuujemy tę powtórkę. Tam były bardziej krótsze teksty i dialogi. Tu mamy do czynienia z dłuższym tekstem, z pracą z dłuższym tekstem, ćwiczeniu szóstym. Ale chciałam zwrócić Państwa uwagę na ćwiczenie 2. Już sekundkę, wezmę sobie tylko wskaźnik do ręki. Na ćwiczenie 2 ta krótka ramka. Okej, zczytuję mi dwa komputery naraz. Dobrze. Ta prosta ramka z ćwiczenia drugiego. O, teraz myślę, że ją widać. Tak naprawdę to niepozorne ćwiczenie zbiera części mowy, wszystkie części mowy, ale proszę zwrócić uwagę, że tu nie pojawiają się słowa rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek, czasownik i tak dalej. Robimy to poprzez pytania, tak? Kto, co, jak, jaka, jakie, ile i tak dalej. To jest nieduże ćwiczenie, ale bardzo ważne i zachęcam do niego. I z takich rzeczy, na które chciałabym w tym pierwszym rozdziale zwrócić uwagę, to jest ćwiczenie 7 i 8. Tak naprawdę to są dwie gry. Numer 7 to właściwie jest swego rodzaju domino. Możemy oczywiście wykonać je w podręczniku. Uczniowie mogą ponumerować pasujące do siebie elementy, ale o wiele fajniej będzie przenieść to na paski papieru i pozwolić uczniom dopasować do siebie zdania, a ćwiczenie 8 to znowu na małych karteczkach mamy przeliterowane głoski i to jest takie odwrotne zadanie niż zwykle. Zwykle prosimy, żeby ktoś coś przeliterował, a tutaj z tego literowania mają ułożyć słowa. Można je oczywiście wykonać w podręczniku, ale zachęcam do przygotowania sobie takich karteczek i do jakby żonglowania nimi, do sprawdzenia, ile słów mogą ułożyć, na ile sposobów mogą ułożyć te karteczki z te literowanki, o, nazwijmy je tak, żeby powstały nowe wyrazy. Myślę, że to jest świetna zabawa i przypomnienie literowania. Jeśli chodzi o pierwszy już taki oficjalny podrozdział, Witaj Szkoło, to oczywiście jest powitanie ze szkołą. Mamy tutaj Maję i Adama. Jak widać, Maja nie jest szczęśliwa, łapka w dół, Adam jest zadowolony. Maja jeszcze myśli o wakacjach, mówi, co jest fajne na wakacjach, co można robić, jak spędzać czas i zbiera nam tu wszelkie możliwe aktywności związane z czasem wolnym. Z kolei Adam już się stęsknił za kolegami, za szkołą, nawet za nauczycielami i w jego tekście znajdziemy elementy powiązane ze szkołą, czyli to są przedmioty szkolne, co na danych przedmiotach robimy, inne praktyczne słowa. Z nowych rzeczy tutaj utrwalamy nową gramatykę wprowadzoną w 1a, czyli zaimki osobowe w narzędniku, one są tutaj zestawione w celowniku, ale są właśnie zestawione z tymi w narzędniku, wprowadzonymi we wcześniejszym podręczniku po to, żeby je potrafili rozróżniać, żeby je sobie tam pogrupowali i tak dalej. I wydaje mi się, że dosyć istotne jest też może te dwie ramki, czyli odmiana stać i siedzieć, czasowników, które w takim jakby życiu klasy są nam często potrzebne, których używamy, których oni używają, więc dobrze, że ta odmiana się pojawia. Podrozdział kończy się krótkim opisem szkoły. W podręczniku, przypominam, mieliśmy opis klasy, kto gdzie siedzi, obok czego. Tam była w związku z tym przestrzeń klasy, lokalizacja, przed, nad, po i tak dalej. A tutaj z kolei Diego, zainteresowany nową koleżanką z Brazylii, Karlą, opisuje jej całą szkołę, gdzie jest gabinet dyrektora, gdzie są jakieś tam sale i tak dalej, co jest naprzeciwko, obok. I mamy w związku z tym opis całej szkoły. Zdradzę, że z kolei na platformie znajdą Państwo nagranie tego tekstu. Ja też na początku chciałam powiedzieć, tylko byłam troszeczkę skonfundowana tym, że technicznie slajdy nie działają i tak dalej. Chciałam powiedzieć o tym, że zeszyt ćwiczeń
bardzo często Państwo wykorzystują do zadań domowych. Oczywiście tak, jak najbardziej może być wykorzystywany do pracy w domu, ale w nim jest też bardzo dużo takich ćwiczeń aktywnych, jakichś scenek, które trzeba odegrać, jakichś tego typu zadań, które jednak lepiej wykonywać w klasie. Natomiast ci, którzy pracują z naszymi podręcznikami, pewnie się domyślą, że na platformie ePublish.eu pojawi się cały szereg, już się pojawia, już częściowo jest, zadań zarówno do podręcznika, jak do zeszytu ćwiczeń. To jest tak zwany zbiór ćwiczeń alternatywnych, czyli do każdego jednego elementu podręcznika i zeszytu ćwiczeń znajdą Państwo przynajmniej jeden element alternatywny i tam jest całe bogactwo z kolejnych dialogów, kolejnych nagrań, kolejnych zadań, które można właśnie też wykorzystywać jako prace domowe. W tym momencie jest część tego materiału i mamy nadzieję z Pauliną, że w marcu i w kwietniu pojawią się ćwiczenia alternatywne już do całości. Prosimy o cierpliwość, bo tak naprawdę to jest pisanie bliźniaczego podręcznika i bliźniaczego zeszytu ćwiczeń. To jest naprawdę ogrom pracy, więc proszę trzymać za nas kciuki. Dobrze i Paulinko, oddaję Tobie głos. Podrozdział 1b to jest taka solidna powtórka koniugacji i w pierwszym ćwiczeniu, które tutaj Państwo widzą po lewej stronie, pojawia się coś, na co nie było miejsca już w podręczniku, to znaczy taka powtórka wszystkich trzech koniugacji, którą uczniowie poznali już wcześniej w pierwszej części juniora, więc tutaj tak uczniowie mogą teoretycznie sobie te koniugacje powtórzyć, a w ćwiczeniu drugim nasi bohaterowie opowiadają o tym, co lubią robić na wakacjach, kiedy mają wolny czas. Nie mówią tylko lubię plus bezokolicznik, ale oczywiście używają wszystkich form czasowników. No i nasi uczniowie mogą je tutaj solidnie poćwiczyć i leksykalnie, i gramatycznie. Z kolei w kolejnym ćwiczeniu pojawiają się czasowniki ruchu iść i chodzić, a jeżeli chcemy naszym uczniom troszkę rozszerzyć, poszerzyć, poprawić umiejętność słuchania albo czytania, możemy skorzystać z ćwiczenia 5, gdzie znajduje się taki fajny dialog, rozmowa Adama z jego kuzynem Kubą i tutaj nasi uczniowie muszą wysłuchać, które aktywności należą do Kuby, a które do Adama. Kuba jest dzieckiem, jest przedszkolakiem, ale tak naprawdę tutaj wszystkie opcje pasują, więc nasi uczniowie muszą się dobrze skoncentrować, żeby mogli akurat dopasować dobre odpowiedzi do konkretnej osoby. Na przykład Kuba albo Adam chodzi na zajęcia z robotyki, jeden albo drugi ma trening, ktoś pije rano kakao, więc tutaj bardzo ćwiczymy taką umiejętność uważnego słuchania. Z nowości, co pojawiło się również w podręczniku, to czasownik kończyć i zaczynać, albo zaczynać się. Nasi uczniowie też mogą sobie tutaj poćwiczyć koniugację tych nowych czasowników. I możemy przejść do podrozdziału 1c. I tutaj, tak jak w podręczniku, ćwiczymy liczbę mnogą, biernik, mianownik, rodzaj niemęskoosobowy. Mamy bardzo dużo różnych zadań na transformację liczby pojedynczej na liczbę mnogą, na uzupełnianie zdań dobrą formą, ale z takich dodatkowych rzeczy, których nie było w podręczniku, to rozróżnianie formy oni i one oraz formy dwa i dwie. Jeżeli nasi uczniowie mają z tym problem, spokojnie możemy właśnie sięgnąć do zeszytu ćwiczeń. Jeżeli chodzi o nowe teksty, nowe dialogi, mamy tutaj zakupy Artema w sklepiku szkolnym i tak jak w podręczniku ćwiczyliśmy liczbę mnogą na wyposażeniu piórnika i plecaka, tak tutaj dochodzi nam nowa leksyka, mianowicie gumowe zwierzątka, mamy kotki, węże, pająki i tak dalej, więc nasi uczniowie liczbę mnogą też na innej leksyce mogą poćwiczyć. Z nowych tekstów to też taka prezentacja nauczycielki, opis wyremontowanych nowych sal lekcyjnych, w których pojawiają się rzutniki, plakaty, nowe ławki, nowe fotografie, więc i na tej leksyce uczniowie mogą poćwiczyć. I jak zwykle dużo dialogów, dużo zakupów i robienia list zakupów na nowy rok szkolny. I przechodzimy do części 1d. I w tej części nasi uczniowie
poznają leksykę związaną z piknikiem, pakują kosz piknikowy, pakują naczynia, sztućce, koc, piłkę, gitarę i wybierają się na piknik. I tak jak w podręczniku, tę część otwiera taka powtórka ubrań, pogody, pory roku. Tutaj mamy tę leksykę w dialogu Glosika i Gordona. Glosik, mimo że jest bardzo aktywną i troszkę taką rozrabiającą żabą, tutaj bardzo boi się burzy, bardzo boi się zimna, próbuje ciepło się ubrać i Glosik akurat pomaga mu, zachęca go, trochę dodaje mu odwagi, chce iść z nim na piknik, żeby Gordon czuł się dobrze. Przy okazji nasi uczniowie powtarzają też czasowniki potrzebować, szukać i bać się razem z dopełniaczem. A z nowej leksyki oprócz piknikowych słów mamy też takie frazy jak smakuje mi i smakują mi oraz dużo produktów do jedzenia, których nie było w poprzednim podrozdziale. Tutaj pojawiają się już takie typowo sklepowe produkty, napoje, nabiał, pieczywo, słodycze i nasi uczniowie muszą uzupełnić taką półkę w supermarkecie i wpisać odpowiednie słowa, dopasować do odpowiedniej kategorii w liczbie mnogiej. Mamy również z nowych tekstów rozmowę dziewczyn taką na Messengerze, na jakimś czacie, gdzie próbują zaplanować, co kupią. Jedna z dziewczyn mówi, że jest tutaj wegetarianką od soboty, więc potrzebuje troszkę więcej warzyw, mniej kiełbasy. Mamy również taki dialog w warzywniaku, gdzie właśnie dziewczyny mogą się już bardziej skoncentrować na warzywach. No a nasi uczniowie mogą poćwiczyć, powtórzyć i ceny, i takie frazy, których używamy zwykle na zakupach. I oddaję głos Iwonie, bo przechodzimy do rozdziału drugiego. Tak, rozdział drugi, ważny rozdział, ponieważ koncentruje się z kolei na czasie przeszłym, ale tak jak mamy to w zwyczaju, jest pisany na zakładkę, czyli powtarzają się też powtórki. Zaczynamy oczywiście od czasownika być w czasie przeszłym i to być jest ćwiczone w normalnych ćwiczeniach, ale także w SMS-ach, bo dzięki SMS-om, to jest takie ćwiczenie uzupełniania literek, bardzo ważne, żeby zapamiętali pisownię końcówek, prawda, liśmy, łyśmy i tak dalej w czasie przeszłym. Potem ćwiczymy ten czas przeszły na dłuższym tekście. Denis pisze do swojego kolegi Borysa wiadomość z prośbą tam o kupno biletów i tak dalej. Nie, informuje, że nie kupił biletów, że są jakieś problemy, co robił, opisuje swój dzień. Tam mamy odmianę być ze wszystkim, z pogodą, albo że popołudnie też było długie i męczące, bo zwykle w ćwiczeniach się pojawiają jednak te formy ja, ty, on, a tutaj mamy i pogodę, i jakieś tam inne określenia właśnie to było. Natomiast niezależnie od tego czasu przeszłego czasownika być, ćwiczymy, powtarzamy, utrwalamy właśnie ten mianownik liczby mnogiej wprowadzony w poprzednim rozdziale. Powtarzamy to najpierw na wspomnieniach Glosika z weekendowej wycieczki, które jak tu widać w ćwiczeniu trzecim wybrał się na wieś i tutaj jest takie ładne graficzne ćwiczenie, są różne zwierzątka, zarówno zwierzątka domowe, jak i leśne, plus jeszcze są kwiaty i drzewa. Nasi uczniowie muszą gdzieś w zasobach swojej pamięci, a jeśli nie pamięci, to w innych zasobach, odszukać te słowa, które gdzieś tam się przewijały w pierwszym podręczniku i uzupełnić nimi tekst, ale oczywiście już tutaj w liczbie mnogiej, czyli są kwiaty, drzewa, jeże, wiewiórki, krowy, konie i tak dalej, ale też wracamy do tego istotnego podziału, o którym mówiła Paulina, który był też ćwiczony w jej rozdziale, czyli ten podział na oni, one. I zdecydowałyśmy się tutaj, mimo że oczywiście wprowadzony jest tylko mianownik liczby mnogiej i niemęsko-osobowy, to tutaj w ramce są słowa również w rodzaju męsko-osobowym, ale słowa, które znają leksykalnie, tak, które się pojawiały, uczniowie, studenci, chłopcy, panowie, nauczyciele, ale także członkowie rodziny, dziadkowie, rodzice. I oni znowu dzielą na oni i one, czyli na rzeczowniki męsko-osobowe i niemęsko-osobowe. I mam nadzieję, że ta ilustracja w ramce w ćwiczeniu piątym pomoże im zapamiętać, że oni to
tylko ci mężczyźni jako tacy, natomiast kobiety, dzieci, rzeczy, długopisy, zeszyty, domy, koty, psy i tak dalej, to one. Czemu znowu się pojawia ta powtórka? Bo to jest bardzo ważne, żeby przy tych ćwiczeniach, które są często w czasie przeszłym, czyli zamiana liczby pojedynczej na liczbę mnogą, czy transformacja z rodzaju męskiego na niemęskoosobowy, tak, byli, były, byliśmy, byłyście, żeby oni mieli do tego odpowiednią leksykę, tak? I ta leksyka z ćwiczenia piątego jest również potrzebna w ćwiczeniu szóstym, gdzie jest ten tekst maila, o którym już wspominałam, ale zadaniem uczniów jest nie tylko praca z tekstem gotowego maila, oni muszą go zamienić właśnie z formy męskiej na, z rodzaju męskiego na rodzaj żeński, czyli teraz Klara pisze do Kasi i mówi, co się działo, czyli tam studenci zamieniają się na studentki, nauczyciele na nauczycielki i tak dalej, nawet konkurs zamienia się na olimpiadę, jest to gdzieś tam pod ramką podpowiedziane. I teoretycznie ćwiczymy tę nową gramatykę, czyli być w czasie przeszłym, ale tak naprawdę cały czas powtarzamy to ważne zagadnienie wprowadzone w poprzednim rozdziale, czyli liczbę mnogą. Część B, to już sama grafika podpowiada, że wracamy do wspomnień z wakacji. Najpierw w ramce z literami muszą znaleźć aż 21 słów związanych z wakacjami, z wypoczynkiem i na lewej rozkładówce, czyli na tym wszystkim, co dzieje się po lewej stronie książki, te słowa są na różne sposoby ćwiczone, bądź muszą odgadnąć z definicji, o które słowo chodzi, bądź muszą nimi uzupełnić zdania, natomiast prawa część rozkładówki jest bardziej poświęcona różnym akcjom, że tak powiem, czyli czynnościom, które możemy robić na wakacjach. To już nie pojedyncze słowa, tylko całe wyrażenia, jak nie wiem, pływać łódką, kajakiem, grać w piłkę, łowić ryby, zbierać grzyby i tak dalej. I tu chciałam zwrócić Państwa uwagę na ćwiczenie szóste, które jest swego rodzaju takim taką zgadywanką, tak? Ktoś na podstawie ilustracji z ćwiczenia piątego, która pierwszoplanowo jest właściwie tylko ilustracją do słuchań, które są pod nimi ukryte, a dopiero potem wykorzystywane w dalszych ćwiczeniach. W każdym razie ktoś na przykład opisuje, że ta osoba na wakacjach spędzała aktywnie czas, chodziła na spacery, no i ktoś musi odgadnąć, która to jest osoba. No i ja zachęcam do przeprowadzenia w klasie takiej realnej zabawy, tylko jako nauczyciele musimy wyznaczyć, jaki jest cel, czy osoba, która definiuje, chce to zdefiniować tak, żeby klasa jak najszybciej odgadła, o kogo chodzi, czy właśnie ma używać najpierw tych ogólnych i wspólnych elementów, że im dłużej ona będzie mówić, tym więcej punktów dla niej, a ma sprawić, żeby jak najtrudniej klasie było odgadnąć. Proszę sobie spróbować takie ćwiczenie przeprowadzić. Wydaje mi się, że powinno wyjść bardzo atrakcyjnie. I z kolei część C, to tak jak już widać u samej góry, mamy rozsypankę słowną, jest rebus, który się układa na słowo przedwczoraj, czyli jest to oczywiście sugestia, że w podrozdziale C będziemy się zajmować określeniami czasu przeszłego, one były wprowadzone i przećwiczone w podręczniku, więc poza rebusem, żeby nie było tak bardzo nudno i tego samego co w podręczniku, tutaj przechodzimy jakby do akcji książki. Akcja toczy się dalej, tam zaginęły dwa koty, tutaj komisarz Borewicz przesłuchuje podejrzanych. Jak widać na ilustracji jest Diego i James, główni podejrzani, tłumaczą się, co też oni robili miesiąc temu, dwa tygodnie temu, tydzień temu i tak dalej, w zeszłym tygodniu. Komisarz naprawdę ich podejrzewa, nie bardzo chce wierzyć, że obserwują żaby. No i w tym dialogu oczywiście są wszelkie możliwe określenia czasu ukryte, natomiast wcale z tego dialogu nie dowiadujemy się, co się stało z kotami. Dalszy ciąg opowieści znajdą Państwo w tych dodatkowych portalowych nagraniach i tekstach. Oprócz zajmowania się określeniami czasu, to znaczy te określenia czasu oczywiście nadal się pojawiają, ale pojawia się nowe zagadnienie, to jest ogłoszenie. Tak? Ogłoszenie, zaginął pies i pisanie ogłoszenia, elementy tego ogłoszenia
i powiązane z ogłoszeniem rozmowa telefoniczna, tak? Ktoś odnajduje psa, odpowiada na ogłoszenie i dzwoni, czyli tak jakby piąte i szóste ćwiczenie to jest taki komplet związany z poszukiwaniem zagubionego zwierzaka. Ten podrozdział kończy się takim zestawieniem negacji w języku polskim, jest i w czasie teraźniejszym, czyli kto jest, kogo nie ma, ale także w czasie przeszłym, kto był, kogo nie było. Coś, co jest dla nas absolutnie naturalne i oczywiste, absolutnie nie jest oczywiste dla uczących się języka polskiego. Z kolei część D, gdzie nadal jest czas przeszły ćwiczony, wprowadza nowe zagadnienie, zajmujemy się tutaj przysłówkiem. Zaczynamy od prościutkiego ćwiczenia, gdzie, że tak powiem, sporo słów należy przyporządkować do dwóch kategorii, czyli albo przymiotnik, albo przysłówek. Oczywiście tu i tu jest też pytanie, jakie, żeby utrwalić. Pamiętajmy, że w ogóle nie w każdym języku przymiotnik i przysłówek jest używany tak jak w języku polskim i właściwie z tego pierwszego ćwiczenia wywodzą się kolejne, drugie i trzecie ćwiczenia na tej stronie, gdzie na różne sposoby zajmujemy się tymi przysłówkami. Oczywiście drugie jest najprostsze, tylko wybór pasującej opcji. To w ogóle jest nietypowe ćwiczenie, bo wszystkie odpowiedzi są dobre. Chodzi o to, żeby oni przeczytali te przysłówki, odpowiedzieli tutaj na to ze swojej perspektywy, czy w Polsce jest ciepło według nich, czy zimno, czy na przerwie jest głośno, czy cicho i tak dalej, jak jest w Polsce. Natomiast w drugiej części tej lekcji pojawia się dłuższy tekst, to jest mail pisany przez przyjaciółkę nowej uczennicy Karli. Sabrina pisze z Brazylii, opowiada, co oni robili, dopytuje Karlę o to, jak się zaaklimatyzowała w Polsce, w Krakowie, i zadaniem uczniów jest napisanie również takiego dłuższego tekstu, mają odpowiedzieć. Mogą to zrobić zupełnie na podstawie tylko tego, co zapamiętali z lekcji albo co sami uważają, ale mają też słowa i wyrażenia w ramce na dole jako podpowiedź, także mogą z nich skorzystać, nie muszą. To jest też oczywiście krok do wyjścia, żeby napisać potem o sobie, o swoim początku roku szkolnego. I oddaję głos Paulince. Rozdział trzeci to nadal tematyka wakacyjna i mamy tutaj dużo leksyki związanej właśnie z wakacjami, z podróżami, z aktywnościami, które robimy na wakacjach, z bagażami, z ubraniami, które kojarzą się z wakacjami. I te dwa pierwsze ćwiczenia, jeden i dwa, to właśnie jest takie, taka praktyka, ćwiczenie nowej leksyki. Natomiast w ćwiczeniu trzecim pojawia się już gramatyka, która jest wprowadzana w tej lekcji w podręczniku, mianowicie czasowniki zakończone na -edź w czasie przeszłym. I tutaj chciałam zwrócić Państwa uwagę na grafikę. No, nie wiem, czy Państwo dobrze widzą, ale w tym ćwiczeniu 3 pojawiają się dwie walizki. I jedna walizka, na jednej walizce znajduje się literka A, na drugiej mniejszej walizce literka E. I zadaniem naszych uczniów jest dopasowanie odpowiedniego czasownika do konkretnej walizki. I tutaj od razu chciałam Państwu troszkę zareklamować i odesłać Państwa do moich filmików, do lekcji z juniorem. W trzecim sezonie pojawił się taki filmik o czasownikach nieregularnych w czasie przeszłym i właśnie w tym filmiku mogą Państwo zobaczyć, jak zainspirowałam się grafiką naszej pani grafik Joanny Czyż i jak te jej pomysły graficzne spróbowałam przełożyć na praktykę lekcyjną i jak wprowadziłam je po prostu w życie, wprowadziłam je na lekcje, dlatego bardzo Państwa zachęcam do obejrzenia filmiku. No i oprócz tego, że dopasowujemy tutaj czasowniki do odpowiedniej literki, więc te nieregularne formy nam się tutaj pojawiają, ćwiczymy nową leksykę, to znaczy te nowe czasowniki zakończone na -edź, ćwiczymy gramatykę. Ale może Państwo pamiętają, że w podręczniku pojawiają się też takie dwa dłuższe teksty, dwie opowieści dotyczące przygód wakacyjnych, na podstawie których nasi bohaterowie mają nakręcić filmik. I w podręczniku mamy dwie historie, jedna bardziej przypomina thriller, druga bardziej romans. Tutaj natomiast już Państwu zdradzę, że Diego opowiada swoją historię, która jest świetnym materiałem na horror wakacyjny.
I od razu też reklamuję już nasz portal. W portalu będą Państwo mieli jeszcze jeden tekst, tym razem komediowy. Będzie to taka filmowa komedia, więc zapraszam. W rozdziale 3b pojawiają się również czasowniki nieregularne. Tym razem to dwa czasowniki, jeść i pójść. I tak jak w poprzednim rozdziale widzieli Państwo walizki, tak tutaj nasza wspaniała pani grafik przygotowała nam dwa talerze, większy z literką A, mniejszy z literką E, i nasi uczniowie mogą tutaj dopasować odmianę czasownika jeść w czasie przeszłym, odpowiednie formy do odpowiedniego talerzyka. Cały czas pozostajemy w takim klimacie kulinarnym. Łukasz z rodzicami jest na wakacjach w Polsce i opowiada nam, co dobrego jadł. Pojawiają nam się różne regionalne potrawy, a nasi uczniowie w ćwiczeniu 3 najpierw ćwiczą po prostu odmianę czasownika jeść w czasie przeszłym, a w ćwiczeniu 4 w takim labiryncie dopasowują czasownik do produktu i mogą już utworzyć całe zdania już zbiernikiem, więc to już jest takie troszkę trudniejsze zadanie. Oprócz tych dwóch czasowników ćwiczymy tutaj też przyimki do i na. W ćwiczeniu, to jest ćwiczenie 5, natomiast w ćwiczeniu 6 dodajemy już do tego czasownik pójść i nasi uczniowie mogą utworzyć już całe skomplikowane zdania. Czasownik plus przyimek plus rzeczownik. Z nowych tekstów i dialogów mamy też tutaj taką wakacyjną rozmowę między mamą a Mają. Mama telefonuje do Mai, która razem ze swoim bratem Adamem jest na obozie i pyta, co ciekawego dzisiaj robili. I Maja opowiada, dokąd poszli, dokąd poszła ona, dokąd poszedł Adam. Zmartwiona Maja, jak zawsze, nie Maja, zmartwiona mama, Maja się raczej nie martwi. Zmartwiona mama pyta Maję, czy jadła coś dzisiaj, czy przypadkiem nie jest głodna. Więc możemy wykorzystać ten dialog albo do ćwiczenia jeszcze raz naszych nowych czasowników jeść i pójść, albo po prostu potraktować to jako dialog, jako ćwiczenie na słuchanie, czy ćwiczenie na czytanie, które właśnie znajdą Państwo w portalu. W kolejnym podrozdziale 3C mamy sytuacje komunikacyjne, w których nasi bohaterowie i pewnie uczniowie często mogą się znaleźć w czasie podróży wakacyjnych. I jest to taki bardzo komunikacyjny rozdział. Widzą Państwo tutaj mapkę. W podręczniku Diego podróżował po Polsce, odwiedzał różne miasta, tutaj podróżuje Artem i zadaniem naszych uczniów jest zrelacjonowanie trasy jego podróży przy użyciu przyimka z i do oraz dopełniacza. Jest to już trochę wstęp do następnego podrozdziału, który zaraz Państwo zobaczą. Oprócz tego pojawiają się nam różne sytuacje komunikacyjne i w stosunku do podręcznika mamy dwie nowe sytuacje. W podręczniku mieliśmy dworzec, kupowanie biletów w kasie, mieliśmy kantor i wymianę pieniędzy, mieliśmy kontrolę biletów w pociągu i taką sytuację bardzo praktyczną z rozładowanym telefonem i z szukaniem ładowarki w plecaku. Natomiast tutaj pojawia nam się jeszcze jeden dialog, jedna sytuacja w miejskim autobusie, gdzie kontroler sprawdza bilety i okazuje się, że Artem nie skasował swojego biletu, próbuje jakoś wybrnąć z sytuacji i nie zapłacić mandatu. A druga sytuacja to sytuacja w podmiejskim pociągu, takim, jakim w Krakowie możemy podróżować na przykład na lotnisko i z lotniska na dworzec. No i niestety zepsuł się automat. Artem nie może kupić biletu, musi kupić bilet u kierowcy, u motorniczego, konduktora może. Jak się nazywa? Maszynisty, raczej u maszynisty, chociaż tu nam się chyba pojawia konduktor. Tak, u nas może... konduktor, bo ja jeżdżę regularnie tym pociągiem z domu na dworzec, a teraz to już w ogóle do Glossy, jest niesamowity, cała podróż trwa chyba 13 minut. Zajmowało mi to godzinę i konduktor, tak, konduktor sprzedaje bilet, jak w prawdziwym pociągu. Tak, więc Artem ma kolejną problematyczną sytuację, musi sobie poradzić z kupnem biletu nie w automacie, ale u konduktora. Dodatkowo zadanie artystyczne dla naszych uczniów, mamy 5 dialogów, natomiast tylko 4 komiksy. I zadaniem uczniów jest narysować ostatni komiks do dialogu, który nie ma swojego własnego komiksu, swojej własnej ilustracji.
Ostatni podrozdział tego rozdziału to jest podrozdział taki bardzo bogaty, w którym pojawiają się, takie są zebrane zarówno przyimki łączące się z dopełniaczem, takie jak z, do, bez, dla, ale pojawiają się także zaimki osobowe w dopełniaczu. I w podręczniku one pojawiały się w kontekście pozdrowień, więc zwykle po przyimkach, natomiast tutaj pojawia się już taki nowy kontekst dla dopełniacza i częściej pojawiają nam się czasowniki w negacji, po których również pojawiają się zaimki osobowe. I takie frazy jak nie widzę cię, nie słyszę cię, Glossik i Gordon są na wakacjach, Gordon spędza wakacje z Jamesem, Glossik z żółwiem Jerzym, telefonują do siebie na Skype'ie, próbują się porozumieć, początkowo właśnie się nie widzą, ale się słyszą, później wszystko wraca do normy i opowiadają, co robią, jak spędzają czas, dokąd poszli dzisiaj, dokąd jedli, więc jak to zwykle bywa w rozdziale D, ten rozdział zbiera już cały materiał, który pojawił się w poprzednich podrozdziałach i dorzuca jeszcze coś nowego. Poza tymi właśnie zaimkami osobowymi pojawiają się również pozdrowienia w różnych formach, w formie SMS-a, w formie filmiku z wakacji, w formie takich klasycznych pozdrowień, które mogłyby się pojawić na kartce pocztowej. I uczniowie mają okazję poćwiczyć też pisanie. Mamy tabelkę nad ćwiczeniem siódmym, która zbiera wszystkie frazy związane z pozdrowieniami, a na dole telefon i takie przykładowe pozdrowienia, jakie możemy wysłać do przyjaciół, do rodziny z wakacji. Ja tak pomyślałam, że te przygody Gordona i Glossika nie widać, nie słychać, to wypisz, wymaluj nasz początek dzisiejszej premiery. Rozdział czwarty, proszę Państwa, oscyluje wokół miejscownika i tutaj pierwsze ćwiczenie też muszę powiedzieć, że dzięki Joannie pani grafik nabrało takiej zwizualizowanej formy. Zależało nam, żeby było widać, że miejscownik to nie tylko lokalizacja, bo wszyscy się na tym koncentrują, tylko że to jest odpowiedź na pytanie i gdzie i kiedy, więc pojawił się zegar, pojawiła się mapa, ja w ogóle mam różne ciekawe pomysły związane z tym ćwiczeniem, ale to już może będę pokazywała na takich szkoleniach bardziej warsztatowych. Natomiast to ćwiczenie nie jest tak proste, jak na pierwszy rzut oka wygląda, ponieważ tu pojawiają się różne formy. Są tu słowa nie tylko w miejscowniku, więc tak naprawdę uczniowie najpierw muszą wyłuskać formy miejscownika spośród form innych przypadków i te formy dopasować do mapy bądź do zegara. Natomiast dla mnie naturalnym takim drugim krokiem po wykonaniu tej pierwszej części ćwiczenia z polecenia jest pochylenie się nad tymi innymi formami, czyli że na przykład, nie wiem, w środę oczywiście odpowiada na pytanie kiedy, ale nie jest to miejscownik, no to jaki to jest przypadek i jeśli te słowa, które nie wejdą w nasz schemat, przeanalizujemy z uczniami, to będzie od razu powtórka biernika, narzędnika z lokalizacją i dopełniacza. Z kolei ćwiczenie drugie, jak tutaj widać, to jest tabelka, w której mamy wszystkie końcówki miejscownika, czyli i, e, e, u, y, i. I niby takie typowe ćwiczenie, czyli na odmianę słów, na zamianę z mianownika na miejscownik, ale to przyporządkowanie do poszczególnych kolumn tabelki na pewno pomoże im sobie tak jakby zwizualizować jeszcze raz te reguły, kiedy, po jakim zakończeniu i w jakim rodzaju, która końcówka występuje, więc tak jakby warto zapamiętać to drugie ćwiczenie. No natomiast ulubionym elementem tej lekcji dla mnie jest oczywiście komiks, który pokazuje dzień Jamesa. Ten komiks zbiera wszystko, zbiera obiekty w mieście, nadal powtarza czas przeszły, włącznie z nieregularnymi czasownikami jeść i pójść, no ale oczywiście głównie jest na miejscownik, na to, gdzie był James, gdzie szukał Gordona. Mam nadzieję, że można go będzie też do innych rzeczy wykorzystać, jak gdzieś tam mam w planie takie, no nie wiem, czy uda mi się takie świetne filmy robić jak Paulinie, ale też takim moim marzeniem jest przygotowanie kilku filmików na podstawie różnych komiksów i materiałów graficznych z naszej serii i ten należy do moich ulubionych.
I jeszcze tutaj w tej lekcji takie ćwiczenie, które najpierw oni wykonują jako ćwiczenie gramatyczne, czyli no muszą zamienić słowa w nawiasie na miejscownik, ale tak naprawdę oba teksty w ćwiczeniu szóstym opierają się na słuchaniu. Toru mówi, gdzie był godzinę temu, Olga z kolei mówi, gdzie była miesiąc temu. Na platformie dwa kolejne teksty, dwójka kolejnych bohaterów wypowiada się i tam są już inne ćwiczenia leksykalno-gramatyczne z tym powiązane, więc zachęcam, żeby zajrzeć. W rozdziale 4b, jak mam nadzieję widać tutaj po puzzlach i po krzyżówce i po tytule, zajmujemy się domem, typami mieszkań i pomieszczeniami, czyli jest krzyżówka, są puzzle, jest też taka grafika, która ma poszczególne części domu ilustrować, takie jak okna, drzwi, schody, ściana, podłoga, dach, winda i tak dalej. Natomiast takim cennym ćwiczeniem według mnie jest ćwiczenie czwarte, które pod pretekstem przyporządkowania różnych czynności do miejsc, w których je wykonujemy, czyli tam pod pretekstem właśnie posegregowania, co robimy w kuchni, co w łazience, co w ogrodzie, zbiera czasowniki powiązane z rutyną dnia, które możemy przećwiczyć i w czasie teraźniejszym opowiedzieć i w czasie przeszłym, gdzie co robimy, ale gdzie coś robiliśmy i tak dalej. Mamy tutaj też w ćwiczeniu siódmym nowy teksty, różni bohaterowie opowiadają o swoich mieszkaniach, jest tu Misaki, jest Emma, jest James. Uczniowie mają podkreślić dobrą odpowiedź tutaj w podanych propozycjach, ale teksty będą oczywiście do pracy na platformie, do wykorzystania. Natomiast ten podrozdział kończy, żeby nie było wszystko o domu i wszystko o sypialni, łazience i kuchni, kończy się ćwiczeniem o plamach na ubraniach, czyli ćwiczymy miejscownik na plamach, a tak naprawdę na różnych ubraniach i na garderobie. W portalu znajdą też Państwo ćwiczenie, gdzie sok rozlał się nie w walizce, tylko w plecaku szkolnym i w związku z tym jest wszędzie, w piórniku, na zeszycie, na zeszytach, książkach, gumce i tak dalej. W części 4C zajmujemy się już meblami i sprzętami, które pojawiają się w domu. Lewa, że tak powiem, strona tutaj przedstawione tego zeszytu ćwiczeń, to jak widać są różne zabawy słowami, tak, wyszukiwanie słów w grafie, podpisywanie ilustracji. Natomiast po prawej stronie jest takie ćwiczenie piąte, gdzie ramki ze słowami mają być dopasowane do poszczególnych części domu i w tych ramkach pojawia się nowa leksyka, taka trochę taka z plusikiem wybiegająca poza program. Pojawia się tu poduszka, garnek, ręcznik, pilot do telewizora, przytulanka, wieszak. No i oczywiście wszystkie te nowe i trudniejsze słowa są pięknie zilustrowane. Można je potraktować tak tylko, że się pojawiają, można je wyćwiczyć gdzieś tam na platformie. Są dodatkowe ćwiczenia. Też bardzo cennym ćwiczeniem tutaj jest takie dłuższe słuchanie w ćwiczeniu. Czwórka bohaterów opowiada o tym, jak wygląda ich pokój, opisuje ten pokój, oczywiście lokalizując, że coś jest blisko, obok, między, przy i tak dalej, używając już nie tylko miejscownika, ale wszystkich przypadków wiążących się z przyimkami statycznymi i na podstawie tych słuchań uczniowie muszą podpisać, który pokój należy do którego bohatera. No to takim
trochę ulubionym moim ćwiczeniem jest ćwiczenie siódme, kiedy to biedna Emma gotuje zupę pomidorową. Ta zupa niestety kipi, wiemy, że zupa nie pomidorową, tylko grzybową, zupa grzybowa lubi wykipieć, no i niestety ta zupa jest wszędzie, tak, bo jest w garnku, ale jest też na kuchence, w tykarniku, w szufladzie, na podłodze, na szafce i tak dalej. Muszę się Państwu przyznać, że to nie mniej, nie więcej, tylko moja własna przygoda z Wigilii sprzed kilku lat, kiedy to tuż przed tym, jak zasiedliśmy do stołu, chciałam podgrzać zupę i ta zupa niestety wykipiała i była wszędzie, a w najmniejszej części niestety w garnku. To mnie zainspirowało do tego ćwiczenia. Pod rozdziale D, o czym marzy nastolatek, jakby ćwiczymy równocześnie dwa dosyć duże, ale proste zagadnienia, czyli utrwalamy miejscownik w liczbie mnogiej, ale też zaimki osobowe w miejscowniku. Jest i dialog, właściwie są trzy dialogi, jest tekst, który gdzieś tam jakieś błędy się wkradły, bo to oczywiście Gordon go pisał, więc uczniowie muszą skorygować, bo przecież ludzie nie spacerowali po drzewach i nie siedzieli na liściach, więc ten miejscownik liczby mnogiej wszędzie muszą zamienić, drzewa na alejki, liście na ławki i tak dalej. Najpierw słuchają, potem korygują. Też tutaj jest takie ćwiczenie poświęcone pracy z tekstem, to jest i odpowiadanie na pytania do tekstu tylko słuchanego i układanie pytań do dialogu, które mogą przeczytać tutaj. Natomiast wydaje mi się, że cenne jest też to, że w tej lekcji pojawia się trochę geografii. W ćwiczeniu piątym, właściwie w ćwiczeniach alternatywnych do ćwiczenia piątego znajdą Państwo tekst o Łukaszu, który chce zostać ratownikiem górskim, chodzi na specjalne kursy, oczywiście uwielbia chodzić po górach i Łukasz opowiada nam o górach w Polsce, opisuje je pokrótce, natomiast tu w zeszycie ćwiczeń oni wypisują jakby, gdzie ostatnio był Łukasz, czyli przy okazji powtarzamy określenia czasu przeszłego, w jakich górach był, ćwiczymy miejscownik w liczbie mnogiej, ćwiczymy czas przeszły i przy okazji wprowadzamy nazwy polskich gór, a lekcja ta kończy się takim sympatycznym tekstem o bezdomnych kotach, które żalą się, że nikt o nas nie pamięta, nikt się nami nie opiekuje i tak dalej. Tekst o bezdomnych kotach generalnie jest po to, żeby podkreślić w nim wszystkie zaimki osobowe w różnych przypadkach i tymiż zaimkami uzupełnić tabelkę, która znajduje się pod tym ćwiczeniem. Cała lekcja kończy się prośbą o napisanie tekstu, o czym marzy bezdomny pies, aby w tych marzeniach się zamknąć. Lekcja piąta to z kolei wprowadzenie czasu przyszłego. Zaczynamy powoli, czyli 5a to czasownik być w czasie przyszłym. Jest to powiązane z kalendarzem roku szkolnego i nie tylko. Znajdą tu Państwo długi tekst o różnych świętach i dniach wolnych w Polsce. No i oczywiście w związku z tym tekstem powtarzamy miesiące, pory roku, częściowo daty, czyli pierwsza część lekcji o kalendarzu świąt, że tak powiem, i miesiącach, natomiast druga część lekcji to już ćwiczenie odmiany być w czasie przyszłym, ale proszę zwrócić uwagę, w ćwiczeniu piątym tak naprawdę są to transformacje między czasem przyszłym a przeszłym, czyli cały czas utrwalamy to, co było wcześniej. Ćwiczenie szóste to z kolei aż 11 słów powiązanych ze szkołą. Te słowa też są takie troszeczkę dodane, takie z plusikiem dla ambitnych, ale po prostu uważamy, że one są ważne, że takie słowa jak wywiadówka, kółka zainteresowań, świadectwo, semestr, uroczystość, rozpoczęcie, zakończenie i tak dalej są ważne w życiu szkolnym, więc dobrze, żeby uczniowie je znali, dopasować definicję do słów.
Podrozdział 5b, sam tytuł mówi, to czas na sport. Oczywiście jest powtórka dyscyplin sportowych wprowadzonych w podręczniku. Są rysunki, które mają w tym pomóc, ale też chciałam zwrócić Państwa uwagę na ćwiczenie 2, gdzie pojawiają się króciutkie zdania na temat różnych dyscyplin sportowych. Uczniowie mają ocenić, czy te zdania są prawdziwe, czy nie. Oczywiście te niepoprawne mają skorygować. Jest to jakby po to, żeby ich zmotywować, żeby zajrzeli do podręcznika, zeszytu, przypomnieli sobie, że na przykład nie, przykładowo numer 3, na zawodach można skakać na 100 metrów. Nie, to nie jest prawdziwe zdanie, na zawodach można biegać na 100 metrów, tak? Czy tam ten zawodnik jest szybki, będzie biegać w dal? Nie, on akurat będzie skakać w dal. Czyli to ćwiczenie pozwala zebrać taką leksykę związaną ze sportem, mówi o sportach indywidualnych, drużynowych, sportach zimowych, sportach wodnych i zbiera takie czasowniki właśnie jak biegać, skakać, pływać i nazwy dyscyplin sportowych. I właściwie ta leksyka sportowa jest tutaj ćwiczona i w prostych ćwiczeniach, i w dwóch dialogach, w ćwiczeniu 5 i 6. Proszę zwrócić uwagę, że w ćwiczeniu 6, gdzie znów mają wybór z dwóch opcji, również ten wybór jest po to, żeby pojawiło się więcej słów, czyli będzie skakać, grać, mecz, konkurs, jest przegrać, jest wygrać, jest drużyna, wysportowany i tak dalej. Mają wybierać to, co pasuje do kontekstu, ale jednocześnie mają sobie utrwalić wszystkie słowa. Ale żeby nie było cały czas o sporcie, to w ćwiczeniu 7 pojawiają się różne szkolne projekty. To są i projekty ekologiczne, i jakieś tam origami, i nagrywanie filmików przez uczniów w ramach jakiegoś tam projektu. Kończymy prośbą o opisanie, co Gordon będzie robił w weekend. Podrozdział 5c zbiera określenia czasu powiązane z czasem przyszłym i wraca znów jakby do geografii Polski, do podróży. Tutaj z kolei w ćwiczeniu 4 pojawia się Toru, który planuje podróżować po Polsce i z jego planu, który wiadomo w pierwszym, przede wszystkim ma służyć jako utrwalenie określeń czasu w czasie przyszłym, ale tak jakby ten plan wycieczki Toru może być takim punktem wyjścia do lekcji na temat Polski, na temat różnych atrakcji Polski, różnych miejsc. Tutaj są takie i bardzo znane jak Wieliczka czy Malbork, Gdańsk, ale są też takie mniej znane jak na przykład Jaskinia Raj, Góry Świętokrzyskie, więc można, każdy z Państwa na podstawie tego ćwiczenia może, korzystając z bogatej bazy zdjęć w internecie, przygotować taką lekcję o Polsce i oczywiście jako zadanie domowe poprosić, żeby uczniowie sami taką prezentację też przygotowali, co chcieliby zobaczyć w Polsce, co zobaczą, kiedy pojadą. I podrozdział ten kończy się takim malutkim quizem, konkursem. To jest taka w ćwiczeniu 9 mała ramka z literami, jest ich tylko 12 i prośba, ile słów uczniowie mogą z tego ułożyć, im dłuższe słowo, dajemy punkt za każdą literę, prawda? Na platformie znajdą Państwo przynajmniej 10 przykładów słów, które z tych liter można ułożyć. I rozdział 5 kończy się z kolei pochyleniem się nad czasownikami modalnymi, co można robić w szkole, co wolno, czego nie wolno. Mamy oczywiście regulamin szkolny, ale pojawia się też, co ktoś będzie mógł bądź nie będzie mógł, czego nie będzie mógł robić w weekend, żeby nie było tylko regulaminów i szkoły. Ćwiczenie 5 z kolei to przypomnienie układania dłuższych pytań różnych, jakby powtórka zebrania pytań. I na koniec ćwiczenie 8. To znowu jest rodzaj gry, to znowu jest jakby domino, które oni mogą wykonać tutaj, numerując poszczególne linijki, ale możemy przenieść je na paski papieru i poprosić o dopasowanie elementów, tak żeby powstał wąż.
i oddaję głos Paulidze. A nie, przepraszam, bardzo przepraszam, widocznie jestem zmęczona i chciałam już oddać głos Tobie, ale nie, nie, oczywiście rozdział szósty, jeden z moich ulubionych, czyli przechodzimy do aspektu czasownika, do czasu przyszłego prostego, ale w jakże przyjemnej odsłonie, w takiej teatralnej odsłonie. Gordon wybiera się na casting, oczywiście na castingu będzie też potem będą też potem Maja i Olivia i właściwie Gordon przygotowujący się do castingu pozwala nam wprowadzić formy czasowników dokonanych, które znali wcześniej przy rutynie dnia w aspekcie niedokonanym. To oczywiście wprowadzenie nastąpiło w podręczniku, tutaj ćwiczymy. Ćwiczymy też trochę castingowego słownictwa, ale przede wszystkim koncentrujemy się na aspekcie. I tu też chciałam zwrócić Państwa uwagę na ćwiczenie piąte i szóste, które w takim trochę zabawowy sposób zajmuje się czasownikami o nieregularnym aspekcie, tak? Czyli brać, mówić, oglądać, widzieć, tam będzie też potem przyjść, pójść i tak dalej. Także tutaj oni sami mają odszukać w tym kwadracie z literami nowe formy czasownika, mają je wpisać do tego zeszyciku, tutaj pięknie przez panią Joannę grafik rozłożone. I z kolei też takim ćwiczeniem, które wydaje mi się bardzo pomoże im uporządkować część form aspektowych, jest ćwiczenie ósme, w których jest tak jakby grafika połączona z tym prefiksem tworzącym formy dokonane. Wydaje mi się, że w takiej postaci to ćwiczenie pozwoli im jakby łatwiej zapamiętać, że mamy zadzwonić, zagrać, zaśpiewać, zatańczyć, zapytać, ale nauczyć się napisać, narysować i namalować. Zostajemy w następnym podrozdziale cały czas w tej teatralnej atmosferze, cały czas się gdzieś przewija casting. Ćwiczymy nie tylko te czasowniki z nieregularną formą aspektową, które są w tytule, czyli pójść, wziąć, powiedzieć, ale zbieramy różne czasowniki. Tutaj w ćwiczeniu czwartym Adam nam prezentuje swój bardzo bogaty plan dnia. To jest sobota, ale wyjątkowo pracowita, w której jest miejsce na wszystko. A z kolei Olivia przed castingiem wybiera się do sklepu z kosmetykami, co daje nam pretekst wprowadzenia nowej leksyki, czyli kosmetyków. I tutaj mamy troszeczkę słuchań w ćwiczeniu piątym, w ćwiczeniu szóstym towarzyszymy Oliwii na zakupach. Gdzieś tam jest małe ćwiczenie również poświęcone wyćwiczeniu tej nowej leksyki kosmetyków. No i kończymy próbą napisania planu dnia, czyli opisu własnej soboty, co zrobię w najbliższą sobotę. Natomiast w podrozdziale 6C taki bardzo wdzięczny temat, czyli umawianie się na spotkania. Jak zawsze przy takim temacie rozpoczynamy od uporządkowania, dokąd zapraszamy i na co, no i jeszcze kogo, czyli mamy i dopełniacz, i biernik jako kogo, i zapraszamy, i na co. Jest tutaj dużo słuchań, dużo dialogów, dużo tekstów, propozycji na spędzenie wolnego czasu też sporo. I przy okazji na takich rebusach ćwiczymy wszystkie odpowiedzi, podziękowania, reakcje na zaproszenie, czyli tam w tych pomieszanych literkach, w tym, tych dymkach znajdą Państwo wszystkie wyrażenia typu chętnie, z przyjemnością, dlaczego nie i tak dalej. Oczywiście zadanie na koniec podrozdziału to napisanie dialogu, zapraszamy kogoś na coś.
I rozdział szósty kończy się spektaklem, jest to tak samo jak w podręczniku Balladyna. Tutaj jest takie trudniejsze ćwiczenie na początku, czyli próba napisania, streszczenia tej historii, ale tylko tej części, która pojawiła się w podręczniku. Tutaj tak naprawdę wszystko zależy od Państwa, bo tu jest tylko początek, zarysowanie tego konfliktu dramatycznego, który się będzie w Balladynie rozgrywał. Natomiast myślę, że to zależy i od zainteresowań Państwa uczniów, i od ich wieku, ale ja myślę, że to jest, gdybym pracowała ze starszymi, to jest właśnie ten moment, że można by pójść dalej, tak, jakoś ich wprowadzić, co było dalej w tej Balladynie. Absolutnie nie mówię, żeby czytać z nimi oryginał, ale samemu spróbować przygotować jakieś takie streszczenie ciągu dalszego, przedstawienie innych postaci, które się tam pojawiają. Natomiast my w podręczniku musimy się ograniczyć tylko do tego pierwszego fragmentu, do streszczenia. Przy okazji zajmujemy się odmianą trudnego rzeczownika książę. I tutaj też jest moment na uporządkowanie gratulacji, wyrażeń wyrażających aprobatę bądź dezaprobatę. Tutaj są reakcje znajomych Mai i Oliwii na spektakl. A całość kończy się już po spektaklu wizytą w kawiarni, czyli pojawia się dialog w kawiarni, no i oczywiście bogate menu, takie dosyć współczesne, odbiegające od tego, co jeszcze parę lat temu było. W tym menu widać, jak smaki się zmieniły i propozycje kawiarniane również. Teraz już oddaję Ci głos, Paulinko. Rozdział siódmy to Zielona Szkoła i w podręczniku, ale też w zeszycie ćwiczeń nasi uczniowie poznają taką leksykę jak domek, recepcja, znajdują się blisko natury i nowością w stosunku do podręcznika jest taka krótka oferta, informacja, może nawet reklama dotycząca ośrodka Sosnowy Las i w tym krótkim tekście uczniowie powtarzają pomieszczenia, powtarzają meble, czytają tekst i odpowiadają na pytanie, prawda czy nieprawda, ale taką główną częścią tego rozdziału to jest leksyka związana ze sprzętami domowymi, takimi jak pralka, zmywarka, suszarka, żelazko, czajnik. I mamy tutaj takie trzy porządne ćwiczenia leksykalne, które pozwolą naszym uczniom jeszcze raz wrócić do tej leksyki. Ale oprócz tego mamy taki bardzo inspirujący do rozmowy dialog, to znaczy rozmowę Adama i jego babci, w której porównują swoje doświadczenia. Babcia mówi, z jakimi sprzętami miała do czynienia, kiedy była dzieckiem, jakich sprzętów nie było w jej domu, jak to wyglądało. Adam się trochę dziwi i myślę, że oprócz tego, że uczniowie powtarzają tutaj i czasowniki w czasie przeszłym i właśnie tę nową leksykę, możemy to potraktować też jako taki punkt wyjścia do rozmowy i trochę porównać doświadczenia naszych uczniów nawet z naszymi doświadczeniami czy z doświadczeniami naszych rodziców. Kolejny rozdział, 7b, to z kolei przyimki statyczne i tutaj nasi uczniowie oprócz tego, że ćwiczą leksykę związaną właśnie z takim ośrodkiem wypoczynkowym, ćwiczą też przyimki statyczne odpowiadające na pytanie, gdzie jesteśmy. Mamy tutaj takie frazy jak nad jeziorem, w domku, w górach, na molo i tak dalej. No i tak jak i w podręczniku, mamy tutaj takie stopniowanie trudności. To znaczy w ćwiczeniu 2 uczniowie czytają taki opis całego ośrodka i muszą uzupełnić rzeczowniki w dobrej formie. Wybierają, czy to będzie narzędnik, czy to będzie miejscownik. Natomiast w kolejnych ćwiczeniach, na przykład w ćwiczeniu 5, które jest takim słuchaniem i jednocześnie prezentacją całego ośrodka, powitaniem naszych bohaterów w ośrodku, tutaj recepcjonistka opowiada o tym, w których miejscach, gdzie mogą co robić nasi uczniowie, co im wolno, czego nie wolno, gdzie mogą wyrzucać śmieci, gdzie mogą się spotykać i bawić. Tutaj nasi uczniowie słuchają tekstu i uzupełniają tylko przyimki. Natomiast w kolejnych ćwiczeniach trudność rośnie i w ostatnim ćwiczeniu, które też jest takim trochę labiryntem, nasi uczniowie muszą już utworzyć całe skomplikowane frazy, wybrać dobry przyimek
i dodać do niego rzeczownik we właściwej formie. Natomiast ćwiczenie 7 jest takim trochę ćwiczeniem certyfikatowym, które można by z powodzeniem wykorzystać na jakimś egzaminie certyfikatowym. Mamy tutaj albo pojedyncze frazy, albo krótkie dialogi i nasi uczniowie na ich podstawie mają zdecydować, gdzie są bohaterowie, osoby, które wypowiadają te frazy. Kolejny podrozdział 7C to przyimki dynamiczne. I tak jak poprzednio odsyłałam Państwa do mojego filmiku Lekcje z juniorem, teraz chciałabym odesłać Państwa do naszych webinarów, które w takiej sesji jesiennej się pojawiły. Mój webinar dotyczył przyimków i w jego trakcie pokazywałam właśnie nasze ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń, które teraz oglądamy, i podawałam też pomysły, jak można się nimi zainspirować na lekcji. Mogą Państwo znaleźć te nasze webinary na kanale ePolish na YouTubie. I tutaj mamy przyimki dynamiczne. Nasi uczniowie znowu mogą opowiadać o tym, dokąd jadą bohaterowie, w różny sposób ubrani w ćwiczeniu 1. Mogą wykorzystać mapkę i opowiadać, dokąd chcieliby podróżować. Pojawia się tutaj również nowa bohaterka, Ewa, która niestety zachorowała i nie może pojechać z naszymi bohaterami na zieloną szkołę i bardzo z tego powodu cierpi, jest smutna, mówi o tym, fantazjuje trochę, dokąd w tym momencie chodzą jej przyjaciele, pewnie właśnie gdzieś na wycieczkę, albo na dyskotekę, albo na ognisko, a ona biedna może tylko pójść co najwyżej do salonu na film albo na kontrolę do lekarza. I ten dialog, właściwie nie dialog, tę kartkę z pamiętnika mogli Państwo wysłuchać na początku naszego spotkania. Również tutaj stopniujemy trudność, początkowo zajmujemy się samymi przyimkami, potem rzeczownikami, potem tworzymy już całe zdania, a takie przyimki dynamiczne bardzo dobrze sprawdzają się przy umawianiu się na spotkania, na przykład w formie SMS-ów, i to mogą znaleźć Państwo w ćwiczeniu 7. Dziewczyny wymieniają się SMS-ami, zapraszają się nie na poduchy, ale na pogaduchy, wybierają się też na molo, a na końcu nasi uczniowie sami będą mogli napisać SMS-a i zaprosić swoją koleżankę na spotkanie. Ostatni podrozdział części rozdziału 7 składa się z dwóch części. Po lewej stronie mogą Państwo zobaczyć taką część poświęconą przyjaźni, przyjaciołom. Mamy tutaj opis przyjaciela, jednego z bohaterów, ale pojawiają się również zwierzątka. I to właśnie te zwierzątka, które słyszeli Państwo na początku w interpretacji pana Michała Hołki, opowiadają o tym, jak spędzają czas ze swoimi przyjaciółmi. Niektórzy mają tylko jednego przyjaciela, niektórzy mają dwóch albo trzech, albo nawet czterech przyjaciół, a jedno zwierzątko, może Państwo pamiętają, które ma przyjaciela i tym przyjacielem jest mama tego zwierzątka. Po części poświęconej przyjaciołom przechodzimy do takiego zebrania, podsumowania wszystkich przyimków i statycznych, i dynamicznych. Znajdują się tu transformacje, zdania do wyboru, no i nasi uczniowie tutaj już muszą zdecydować, czy to jest forma statyczna, czy dynamiczna, i wybrać jedną z wielu dostępnych form gramatycznych. I jak to w naszym zeszycie ćwiczeń często bywa, mamy też tutaj taki wstęp do pisania. Mamy pytania dotyczące przyjaciela i te pytania prowadzą trochę naszych uczniów do opisania swojego właśnie najlepszego przyjaciela, jego charakterystyki, wyglądu, zainteresowań, tego, co lubi robić, co lubią robić razem. Kolejny rozdział to rozdział urodzinowy, rozdział 8. I akurat tutaj pojawiają się daty, które już tam wcześniej Iwona wspominała, ale raczej tam koncentrowaliśmy się w rozdziale 5 na miesiącach. Tutaj natomiast pojawiają się już daty dzienne, dzień plus miesiąc. I od tego zaczyna się ten podrozdział. Nasi uczniowie mogą poćwiczyć te skomplikowane daty, dzienne i miesięczne. Jest też dużo leksyki urodzinowej, takie jak balony, goście, zaproszenie, życzenia. Ale mamy też pisanie. I tutaj nasi uczniowie w trzech etapach uczą się pisać zaproszenie. Na początku wysłuchują tekstu, uzupełniają słowa, potem układają zdania z poszczególnych wyrazów i te przykłady tworzą im taki wzór, taki schemat, na podstawie którego sami mogą stworzyć własne zaproszenie. Rozdział 8b to nadal urodziny i może Państwo pamiętają, że
podręczniku przyjaciółki Mai piekły dla niej tort czekoladowy, a tutaj chłopcy nie pozostają dłużni dziewczynom, nie pozostają w tyle i zdecydowali zrobić taką domową pizzę. Najpierw zdecydują, czego potrzebują, przeglądają szafki, robią zakupy, no i nasi uczniowie razem z bohaterami krok po kroku powtarzają opakowania, powtarzają ilości, idą do sklepu, powtarzają znowu ceny, pieniądze, a na końcu mogą napisać własny dialog, gdzie Adam kupuje różne produkty i tutaj prawdziwy Włoch dostałby gęsiej skórki, bo Adam kupuje, uwaga, i kiełbasę, i kupuje ananasa, więc prawdopodobnie to będzie jakaś pizza hawajska, więc prawdziwa profanacja pizzy, ale tutaj pozwólmy już naszym uczniom zdecydować, czy dla nich byłoby to smaczne, czy nie. To ja zanim zmienię slajd, to powiem, że krążył taki żart po Włoszech, dlaczego Włosi nie uznają czatu GPT, ponieważ wśród składników pizzy wymienia ananasa. Tak. Dokładnie. Dobrze, i teraz rozdział 8c, no to już mamy coraz bliżej przyjęcia urodzinowego Mai, ale tutaj nasi uczniowie poznają bardzo ważną formę gramatyczną, mianowicie dopełniacz liczby mnogiej, ale najpierw poznają nowy kontekst dopełniacza, to znaczy wyrażenia dużo i mało, trochę, kilka, po których pojawia się dopełniacz i wprowadza je taki dialog, rozmowa znowu Gordona z Glossikiem. Jeśli Państwo też pracowali z naszym podręcznikiem, to pewnie Państwo wiedzą, że Gordon jest tym bardziej niesfornym uczniem i mniej takim, no nie chcę mówić, że mniej zdolnym, ale ma mniejszy zapał do nauki, natomiast Glossik interesuje się historią, bardzo lubi czytać i on jest takim prawdziwym, pilnym uczniem. No i w tym dialogu Glossik mówi o tym, jak bardzo ma mało czasu na wszystko, dużo nauki, dużo pracy, dużo stresu, natomiast Gordon jak zawsze jest wyluzowany i mówi, że on właściwie ma mało pracy i dużo wolnego czasu i próbuje namówić Glossika na małe wagary, to znaczy chce go zabrać do parku, bo mówi, że trochę relaksu na pewno mu nie zaszkodzi. No i nasi uczniowie na tej podstawie poznają te frazy z dopełniaczem, a później mówią o tym, czego ma dużo, a czego mało ma Gordon. I tutaj już pojawia się liczba mnoga, ale taka główna część tej lekcji to jest ćwiczenie liczby mnogiej po nie tylko wyrażeniach dużo, mało, ale też po tych liczebnikach od 5 wzwyż. No i urodziny tutaj świetnie się sprawdzają, bo jak organizujemy przyjęcie na wiele osób, no to tam musimy mieć dużo różnych rzeczy, dużo krzeseł, ławek, ale też dużo napojów, soków, przekąsek, słodyczy i tak dalej. No i chciałam też zwrócić Państwa uwagę znowu na naszą grafikę. Widzą Państwo, że na końcu znajduje się taki duży tort z wieloma szczegółami istotnymi. Teraz zadaniem naszych uczniów, ale też Państwa zachęcam do takiego ćwiczenia, jest policzenie, ile czego jest, ile mamy tu malin, ile czekoladek, ile truskawek, ile świeczek, ile literek na torcie. I muszę Państwu przyznać, że sama musiałam to kilka razy sprawdzać, kiedy wysyłałyśmy nasz zeszyt ćwiczeń do druku, bo za każdym razem wychodziła mi inna liczba. Także nie jest to łatwe zadanie. Bardzo stresujące to było. To prawda. I ostatni rozdział tej części, to znaczy 8D, to już są urodziny Mai i tutaj znowu nasi uczniowie powtarzają całą leksykę z lekcji związaną z urodzinami, ale też uczą się śpiewać 100 lat, uczą się składać życzenia i uczą się, co bardzo ważne, pisać życzenia. Znajdują się tu takie dwa ćwiczenia na pisanie. W ćwiczeniu 4 uczniowie z takiego kwiatuszka muszą ułożyć życzenia, a w ćwiczeniu 5 pojawiają się teksty i nagrania, różnego rodzaju życzenia, które wysyłamy sobie z tej okazji, głównie teraz takie elektroniczne, SMS-owe i messengerowe, ale pojawia się tutaj też dopełniacz funkcji posesywnej. I tak właśnie zwróciłam uwagę, jak dzisiaj się przygotowywałam do naszego spotkania, że bardzo dwa aktualne tytuły filmów się tu pojawiają, mianowicie Akademia Pana Kleksa, która teraz się w kinach pojawiła w nowej wersji, ale mamy też Charlie'ego i Fabrykę Czekolady, a niedawno w grudniu też się pojawił film Łąka, więc dość aktualne tytuły nam się tutaj udało wybrać. Pojawia się też inne tytuły literackie, filmowe, ale też takie zwykłe przedmioty, które można znaleźć na urodzinowym stole.
Dokładnie. I oddaję głos Iwonie. Tak. Ja postaram się króciutko, bo z przerażeniem popatrzyłam na czas. No chyba jesteśmy bardzo przywiązane do tego naszego nowego dziecka i dużo opowiadamy, więc postaram się skrócić. 9a to są części ciała i oczywiście części ciała najlepiej ćwiczyć na grafice różnorakiej. Jest całość i poszczególne elementy i słówka do odnalezienia w grafice, ale te części ciała ćwiczymy też na definicjach zwierząt, czyli w ćwiczeniu 7, kiedy muszą opisywać, że nie wiem, słoń ma bardzo długi nos i duże uszy i 4 długie nogi i tak dalej, i tak dalej. Z tego również podrozdziału pochodzi ten dialog, kiedy tata denerwuje się na Emmę niezbyt dobrze ubraną na dyskotekę według niego i z pomalowanymi rzęsami. Tu również mama Mali martwi się o nią, że Maja się garbi, jak widać na ilustracji, smutna, zgarbiona Maja. Także mamy troszeczkę takich życiowych dialogów, które też pomagają utrwalać części ciała, tudzież przypomnieć ubrania. Z kolei 9b zaczyna się od prostego ćwiczenia, najprostszej drogi na utrwalenie 2-2 i dwoje, czyli dwoje oczu, dwoje uszu, ale dwie ręce, ale dwa zęby, dwa brzuchy. No i oczywiście kto może mieć dwa brzuchy, to potwory. Zostajemy w konwencji potworków, które zaczęły się gdzieś tam w podręczniku. Uczniowie opisują swoje potwory, zilustrowanego potwora, przepraszam, z ćwiczenia drugiego, to nie musi być ich personalny potwór. Utrwalamy też idiomy. Pojawia się też powtórka tych wyrażeń typu malować rzęsy, malować paznokcie, farbować włosy, nosić spódnice przed kolana, tatuaże i tak dalej. Jest tekst o modzie, o tym, co wolno, czego nie wolno w szkole i tak jakby istotne by było, żeby właśnie ta lekcja zakończyła się jakąś taką dyskusją Państwa uczniów, co oni o tym sądzą, co sądzą o tatuażach, co sądzą o, nie wiem, krótkich spódnicach czy brzuchach na wierzchu, co uchodzi w szkole, co nie. Myślę, że oddanie im głosu tutaj byłoby bardzo, bardzo cenne. Natomiast w ćwiczeniu 7 pojawia się tabelka, która ma zbierać słownictwo związane z wyrażaniem opinii, a ćwiczenie 8 to mają być takie scenki sytuacyjne, w których uczniowie dyskutują ze sobą na różne tematy, wyrażają swoją opinię. W podrozdziale 9c przechodzimy do tematyki, co cię boli, jak się czujesz. Ćwiczymy te wszystkie wyrażenia wprowadzone w podręczniku na różne sposoby. Pojawiają się nowe dialogi i pojawia się też ćwiczenie 7, gdzie ilustracja ma zasugerować naszym uczniom, co tutaj powinni napisać. Jest to prośba o pisanie, co robić, żeby być zdrowym, czyli to ćwiczenie 7 ma być takim właściwie ukoronowaniem, zebraniem całej tutaj wprowadzonej leksyki, ale też powtórką wszystkich rzeczy, które pojawiały się wcześniej w książce, tak? Czyli różne produkty do jedzenia, różne sporty, różne modele zachowań. No a część 9d to, jak sam tytuł sugeruje, wszelkie możliwe wypadki i nieszczęścia, ała jak boli, czyli seria nieszczęśliwych wypadków. Są nagrania, są teksty, ale oprócz tych jakby samych wypadków ćwiczymy też pierwszą pomoc. Pierwsza pomoc, która była ładnie zilustrowana w podręczniku, tutaj też się przewija i kończy się tutaj również pisaniem, czyli to ma być pisany na bloku tekst o tym, taki poradnik zdrowego człowieka, co powinniśmy zrobić, żebyśmy byli zdrowi. I oddaję głos Paulince.
Zbliżamy się do końca. Mamy rozdział 10. Rozdział 10, jak Państwo znowu być może już zauważyli w naszym podręczniku, nie wprowadza żadnej nowej gramatyki, ale powtarza wszystko, czego uczniowie nauczyli się do tej pory. No i tutaj znowu powtarzamy daty na początek, ale później mamy dużo nowej leksyki związanej ze świętami, a dokładniej z Wielkanocą i z Bożym Narodzeniem. I mamy całą serię ćwiczeń leksykalnych, często łączących te dwa święta, w których to zadaniach uczniowie muszą zdecydować, które słowa dotyczą Bożego Narodzenia, które Wielkanocy. Mamy również ćwiczenie 5, gdzie nasi bohaterowie opowiadają o zwyczajach świątecznych w swoim kraju. Tutaj akurat mamy zwyczaje w Hiszpanii i w Stanach Zjednoczonych, ale w portalu znajdą Państwo też teksty dotyczące Niemiec i Ukrainy. Mamy kolędę zaśpiewaną przez pana Michała Hołkę, mamy też życzenia świąteczne, a na koniec na odstresowanie się dla naszych uczniów do wyboru albo pokolorowanie pisanki, albo udekorowanie bożonarodzeniowej choinki. W części 10b nasi uczniowie szykują się do balu związanego z zakończeniem roku szkolnego i poznają nazwy punktów usługowych, do których muszą się udać po to, żeby się przygotować do balu. No i tutaj oprócz tego, że początkowo rozpoznają inne sposoby na świętowanie końca roku szkolnego, tak jak na przykład piknik, ognisko, czy co tutaj jeszcze mamy, wyjście na lody, powtarzają czasy, czas przyszły i mówią o tym, co nasi bohaterowie będą robić, czego nie będą robić, ale też co zrobią, dokąd pójdą, co kupią, więc pojawia się aspekt dokonany i niedokonany. I mamy też rozmowę znowu Gordona z Glossikiem. Jakoś tak zauważyłam, że ja lubię te interakcje Gordona z Glossikiem, więc często wykorzystuję w dialogach. Tutaj akurat to Glossik ma dużo rzeczy do zrobienia. Musi pójść do wielu różnych punktów usługowych, żeby zrobić zakupy. Kupuje między innymi 3 pasty do zębów, dlatego że jak to smok, ma bardzo dużo zębów. No i pyta Glossika, nie Glossika, tylko Gordona, co z fryzjerem. Gordon mówi, że już był u fryzjera i trochę taki skonfundowany Glossik mówi mu, faktycznie wyglądasz bardzo elegancko. I ten dialog trochę wprowadza nas już w kolejny podrozdział 10c, gdzie mamy właśnie temat fryzjera, dużo ćwiczeń leksykalnych związanych z fryzurami, z włosami. Mamy też ćwiczenie artystyczne, to jest to ćwiczenie na dole numer 5, gdzie uczniowie słuchają opisu fryzur i rysują odpowiednie fryzury, dopasowują je do twarzy. No i mamy też dialog, którego Państwo już słuchali wcześniej, mianowicie Gordon u fryzjera. I temu dialogowi towarzyszy taka ilustracja, którą tutaj z panią naszą grafik Joanną nazwałyśmy roboczo Gordon Wodecki. Pojawia się w peruce. Gordon jest łysy i wytyka mu to fryzjer i trochę jakby chcąc rozłożyć ręce, że niewiele da się z tym zrobić, ale Gordon jednak ma ogromne, duże marzenia związane z włosami. Prosi o przygotowanie jakiejś specjalnej fryzury. No i tutaj fryzjer proponuje mu perukę. No i nasi uczniowie uczą się przy okazji właśnie leksyki związanej i z fryzjerem, z różnymi przyrządami fryzjerskimi, narzędziami, nie wiem jak to nazwać. No i uczą się też leksyki związanej z włosami, komplementują również fryzurę Gordona na koniec. Ostatni podrozdział, 10D, to jest jedyny podrozdział w naszym podręczniku, w zeszycie ćwiczeń, który składa się z 4 stron, nie z 2, dlatego że jest to ostatni rozdział i trochę takie gramatyczne podsumowanie, trochę takie przygotowanie do testu nawet. Zaczyna się od quizu gramatycznego, w którym pojawiają się i czasowniki, i rzeczowniki, i zaimki. Nasi uczniowie mogą zrobić sobie go sami, bo po prawej stronie znajdują się odpowiedzi. Mamy powtórzenie wszystkich przyimków, które łączą się z konkretnymi przypadkami. Mamy też konteksty wszystkich przypadków, a w ćwiczeniu 5 znajdują się, to jest 5? 5, dobrze, 5, tak. W ćwiczeniu 5 mamy powtórzenie wszystkich czasów, przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. I dopiero na kolejnej rozkładówce wracamy do tematu, który pojawił się w podręczniku, to znaczy wspomnień z roku szkolnego. Tutaj akurat nasz Diego wspomina pierwszy dzień w szkole, pierwsze poznane osoby, najlepsze wspomnienia, a nasi uczniowie trochę o tym nie wiedząc, znowu powtarzają całą gramatykę i uzupełniają te teksty dobrymi formami. Pojawiają się również życzenia, podziękowania, gratulacje dla naszych uczniów z okazji zakończenia
roku szkolnego i całej nauki i na zakończenie jako wisienka na torcie dyplom dla naszych bohaterów i dla naszych uczniów, którzy dotrwali z nami do końca poziomu A1, a Państwo dotrwali z nami do końca naszej prezentacji. Tak, tak, to był, dziękuję Ci bardzo, Paulino, to był nasz zeszyt ćwiczeń w skrócie, takie przekartkowanie, ale ze zwróceniem uwagi na ważne według nas rzeczy. My z Pauliną mamy jeszcze dla Państwa taką niespodziankę. Każda z nas przeprowadzi jedną taką prawdziwą lekcję online na wybranym podrozdziale z podręcznika powiązanego oczywiście z zeszytem ćwiczeń, gdzie pokażemy, jak można przeplatać obie te książki i na taką lekcję zaprosimy Państwa, myślę, że w czerwcu, także proszę śledzić nasze media i czuć się zaproszonym do obejrzenia czy też wzięcia udziału w takiej lekcji, a szczegóły pojawią się niedługo. Ja tymczasem oddaję głos Tomaszowi Stępkowi, który wprowadzi Państwa w taką jakby interaktywną wersję juniora, o ile jeszcze Państwo mają odrobinę cierpliwości. I tylko jeszcze powiem, że już wkrótce mamy nadzieję, że pojawią się gry i zabawy językowe, nad którymi właśnie teraz pani grafik intensywnie pracuje. I potem jako ostatni dopełniający serii pojawi się podręcznik nauczyciela. Dziękuję, Paulino, bardzo.